Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Gry Miesiąca. W lutym grałem bardzo dużo w gry rodzinne, gry dla dzieci. Zagrałem sobie na przykład w Wsiąść do pociągu, pierwsza podróż, bardzo fajne. W Hotel pod pajęczą siecią, bardzo fajna rzecz dla dziecka. Grałem też w opowiadanki, to jest taka gra, gdzie możecie sobie tam wybierać różnych bohaterów i jakie przygody oni przeżywają, czytacie sobie tę historię, to jest bardzo fajne. Draftozaura, wiele różnych gier z dzieckiem, ale jeżeli miałbym wybrać jaką grę dla siebie, co mi faktycznie wpadło w oko, to wydaje mi się, że te parki to jest gra, która najbardziej mi zapadła w pamięć, bo jest to fajne właśnie połączenie gry, taki może powiedzieć rodzinnej, ale też strategicznej, gdzie osoby, które chcą pobawić się w zarządzanie tymi swoimi wędrowcami na torze, mają tutaj dużo zabawy, możemy zarządzać surowcami, kupować karty, kupować ulepszenia i naprawdę jest to gra, która w bardzo krótkim czasie daje sporo decyzji. Także ja zdecydowanie polecam parki, które wyszły od wydawnictwa Albi. I z mojej strony to wszystko i przechodzimy do reszty osób. Cześć, tu Misza Lewiatan Sorbet z kanału Wojennik TV. Pozdrawiam wszystkich oglądających kanał Granie w Chmurach i w kilku zdaniach chciałbym opowiedzieć o swojej grze poprzedniego miesiąca. Moją grą lutego 2022 roku zostaje Forest of the Impaled – Dracula's Final Stand. Gra traktująca o starciu sił tureckich, osmańskich, które w XV wieku, w drugiej połowie XV wieku, wybrały się z ekspedycją karną na teren Wołoszczyzny, której ówczesnym gospodarem był nie kto inny jak Wład Palownik, który przeszedł do historii jako Dracula. W trakcie tej gry 6 graczy może wcielić się w rolę kierujących siłami osmańskimi, a jeden gracz pokieruje siłami chrześcijańskimi pod dowództwem tytułowego Drakuli. Zadaniem chrześcijan jest obronienie co najmniej jednego zamku i w Transylwanii, i na Wołoszczyźnie, a zadaniem sił osmańskich, które muszą ze sobą kooperować, jest zajęcie wszystkich twierdz warownych na obu wspomnianych obszarach. Gra przepiękna wizualnie, gra niezwykle klimatyczna, gra w przypadku której jest kilka interesujących mechanizmów, takich jak choćby możliwość wbijania jeńców na pal po stronie sił Drakuli. Gra, o której opowiadałem na Wojennik TV w trakcie recenzji, więc dzisiaj, aby nie przedłużać, zapraszam po prostu zainteresowanych do obejrzenia recenzji tego tytułu na moim kanale. Pozdrawiam w związku z tym raz jeszcze wszystkich oglądających Granie w Chmurach. Życzę wam bardzo dobrego marca i do zobaczenia następnym razem. Czołem, z tej strony Tomek Dobo z Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Czas na moją grę lutego 2022 roku. Ostatnio dowiedziałem się, że gadałem zbyt długo, zatem jest prośba, żebym zrobił to krótko, szybko i zwięźle. Tak, jasne, ja. No ale dobra, słuchajcie, w tym miesiącu nie będę oryginalny, bo prawdopodobnie o grze, którą wybrałem, już wiele osób powiedziało, więc będę krótko, będę się streszał, bo moją grą lutego jest Uprising, Curse of the Last Emperor. Tak, myśleliście, że Boon Lake jest ex aequo, dlatego wybrałem ten tytuł. To, co pokazałem, to pudełko po dodatku, bo pudełko z grą jest zbyt duże i ciężkie. Czym jest Uprising, Curse of the Last Emperor? To kooperacyjna gra Area Control, gdzie gracze wcielają się w różnego rodzaju frakcje i walczą z najeźdźcami. Właściwie z jednym najeźdźcą, czyli z Chaosem, a przy okazji z Imperium, które ich uciska. I tak jak mówię, jest to gra kooperacyjna, mamy wspólnego wroga, wspólnie przegrywamy, wspólnie wygrywamy. I jest to gra trudna, niewybaczająca błędów i gra, która wymaga naprawdę, naprawdę dobrej kooperacji na takim właśnie polu Area Control. Jak powiedziałem, wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy, ale kiedy przegrywamy, to wiemy przez kogo, ponieważ jest tam system punktów. Za różnego rodzaju rzeczy dostajemy punkty zwycięstwa i kiedy na końcu gry Chaos bądź Imperium będzie miało więcej punktów zwycięstwa niż przynajmniej jeden z graczy, to wszyscy przegrywają. Więc tak jak powiedziałem, wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy, ale kiedy przegrywamy, wiemy przez kogo. Bardzo lubię tę grę, bardzo lubię dostawać od niej po twarzy, jest to dla mnie niesamowicie przyjemne. Tak, wiem, to jest taki planszowy masochizm, ale gra jest naprawdę śliczna, ma ciekawe mechaniki. Zresztą mam nadzieję, że za jakiś czas będziecie mogli zobaczyć o niej u mnie materiał. Zatem gra lutego 2022 roku dla mnie Uprising, Curse of the Last Emperor. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się.